Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Niestety przerwa ta wynika nie z naszego lenistwa, tylko z tego, że spalił nam się komputer i teraz raz na czas mamy tylko dostęp do laptopa córki, ale dogadałem się z nią i będzie zostawiać go na weekendy, więc z powrotem co weekend pojawi się jakiś odcinek. Tutaj akurat jest akwarium z neonami. Kryptokoryny dorosły do powierzchni, tak jak to mówiłem, i tak się stanie. Nie ma ponogetona, ponieważ poszedł sobie do lodówki na spoczynek, ponieważ aponogetony są roślinami sezonowymi, cebulkowymi, tak jak na przykład tulipany, i wymagają okresu spoczynku. Wtedy się go wyciąga, znaczy tą cebulę się wyciąga z akwarium, wsadza się ją do pojemniczka z wilgotnym torfem, no i powinien być w lodówce, czy też w jakimś miejscu takim chłodnym, w którym jest około 7 stopni. No i przy pewnej dozie szczęścia, jeżeli zgromadził odpowiednią ilość substancji zapasowych, no to odrośnie nam w następnym sezonie. To zimowanie trwa około 4-6 tygodni i można roślinę wybudzać z powrotem. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak widzicie, usunąłem Sagittarię z przodu całkowicie. O, nie ma jej, ponieważ Lomariopsis bardzo ładnie się rozrosło i chcieliśmy z Kubkiem wykorzystać ten potencjał, żeby cały tutaj ten bok, a może i całe dno kiedyś czasem właśnie, żeby było zarośnięte tym Lomariopsis lub też innymi mchami. Inne mchy też sobie całkiem nieźle radzą. Tu jest taka dziwna wgłębka, znalazłem ją w stawie. Myślałem, że to jest zwykła wgłębka, ale ta wgłębka nie rośnie na powierzchni. Ona raczej rośnie w połowie zbiornika i rozrasta się na boki. Nie dąży do tego, żeby wypłynąć na powierzchnię. Ona tonie. Natomiast wygląda zupełnie tak jak zwykła wgłębka. O, tutaj zobaczcie. Zaplątał się kawałek takiej zwykłej wgłębki, właśnie, która pływa po powierzchni. O, to jest tutaj to, ten fragmencik. Jak widać, ta wgłębka zestawu jest gęściejsza w pokroju i ma ciemniejszą barwę też, jak widać, prawda? Ta, która pływa po powierzchni, jest jasno-zielona, a ta jest ciemna. Dla porównania zobaczcie, o, dam na górę, poczekajcie, pokażę wam tą zwykłą wgłębkę, widzicie? To jest ta zwykła wgłębka, popularna, która sobie rośnie na powierzchni i dąży do tego, żeby rosnąć na powierzchni, wypływa na powierzchnię. No, a natomiast ta tutaj jest odmienna i w kolorze, i jest gęściejsza w pokroju, no i przede wszystkim upodobania ma troszeczkę inne, rośnie w toni. Jeżeli osiądzie na dnie i będzie miała odpowiednią ilość światła, to też na samym dnie będzie rosła. Mamy ją tylko tutaj, jedyny kawałeczek. To taka ciekawostka jest. Nie mam pojęcia, czy to jest rzeczywiście wgłębka, czy to może jakiś inny mech, który podobnie wygląda. Znalazłem to w stawie, tam gdzie roślinę zbagnę. Tak to sobie wygląda. Troszkę opowiem, co się działo, jak nas nie było. No niestety fala upałów wybiła nam trochę zwierząt. Padły nam prawie wszystkie lśniące oczki, czyli szczupieńczyki Normana. Została tylko jedna. Niestety też padły nam Dario przy 30 stopniach w akwarium z kamorami. Został nam tylko jeden Dario z narybku, który tam był, 5 sztuk. Ten Dario się trzyma, już ma centymetr, to go pokażę kiedy indziej. Tak, poza tym prawie wszystkie krewetki Black Pinto padły też. Zostały tam, nie wiem, ze 2-3 sztuki. Co poza tym? Tak, poza tym, no to jeszcze samica Ameki też odmówiła posłuszeństwa, także został nam tylko samiec. No i jeżeli chodzi o straty, to na szczęście tyle, aczkolwiek dla mnie jest to dużo. Strata jednego zwierzęcia z powodu jakichś złych warunków jest dla mnie już ciosem, bo wiadomo, różnie to bywa, ryby też zderzają ze starości, ale to akurat niestety nie była wina starości tych ryb, tylko tego, że warunki były dla nich nieodpowiednie, bo za wysoka temperatura. Będę musiał zainwestować w przyszłym roku w klimę i wtedy można będzie
jakieś inne ryby hodować, właśnie takie, które wymagają nie aż tak wysokiej temperatury, dla których nawet ta wysoka temperatura jest zabójcza, bo wiele gatunków znosi nawet do 30 stopni, chociaż w zasadzie żyją w temperaturach niższych, lepiej się czują w niższych, a są rybki, które na przykład jak lśniące oczki, jeżeli ten limit temperatury zostanie przekroczony w górę lub w dół, zaraz zaczynają padać, no i niestety tak to bywa. Jeżeli chodzi o inne zbiorniki, to pokażę po kolei zbiorniki, tak jak był ten przegląd. Niestety teraz nie mogę poskładać sobie tego wszystkiego tak jak dawniej, ponieważ nie chcę zaśmiecać córce laptopa tymi wszystkimi filmami i oprogramowaniem. A wszystko zostało niestety na starym dysku. Zostało 1,5 TB filmów i zdjęć z akwariami, plus muzyka, plus programiki. No lipa jak cholera. A nowy komputer niestety dopiero najwcześniej kupię we wrześniu, z tego powodu, że są wakacje, no i albo wakacje, albo komputer. Ja oczywiście wakacji nie mam, bo mam nową pracę, montuję reklamy na terenie całych Niemiec, średnio pracuję po 12 godzin na dobę, no nie mam czasu po prostu na to, żeby móc coś tam więcej jeszcze porobić, żeby coś zarobić, bo i tak już wykorzystuję całkowicie czas. No i pieniądze na wakacje muszę po prostu dać rodzinie, a komputer kupię we wrześniu. No tak, poza tym chwilowo zrezygnowaliśmy z dalszego rozmnażania rybek, jest ich już wystarczająco dużo. Najwięcej jest szczupieńczyków degata oczywiście, ale też są i szczupieńczyki pręgowane, kilka sztuk, są także wulkany, ich jest 6. Troszkę jest szczupieńczyków karłowatych, czyli wszystkie te gatunki szczupieńczykowe, tak jak planowaliśmy, z Kubkiem rozmnożyliśmy. Chcielibyśmy coś innego teraz porozmnażać, no ale nie chcę Kubie dokładać nowych obowiązków, w związku z czym poczekamy z tym może do września, zobaczymy. Na razie odchowamy te młode, które są, tak żeby mogły pójść sobie już do innych zbiorników. No i jak się pozwalniają baniaczki na młode, no to wtedy może byśmy się zajęli razborkami, bo razborki nam się bardzo podobają, chcielibyśmy więcej, ale chcielibyśmy więcej własnych, tych, które rozmnożymy. Zobaczymy, który gatunek nam się uda rozmnożyć. To będzie jakby też nowa seria o rozmnażaniu ryb. No zobaczymy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to jest na tyle. To jest taki krótki odcinek. Chciałem powiedzieć, co się z nami dzieje. Coś dłuższego nakręcimy w przyszły weekend. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!